Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Witamy Państwa serdecznie, Sebastian Kwiatkowski. Tomasz Galiński, zapraszamy na test Peugeot 301. Jesteśmy w aucie tak zwanym budżetowym, czyli samochodzie, który kosztuje około 40 paru tysięcy złotych. No i ruszamy. Silnik 1.6 diesla, ponad 90 koni mechanicznych. Auto bardzo dynamiczne i dobrze sprawdzające się w takich trudnych zimowych warunkach. No i proszę zerknąć tutaj na deskę rozdzielczą, bardzo prosta. Tylko dwa zegary, prędkościomierz i obrotomierz, a tutaj w tym panelu środkowym, bardzo przejrzystym, ale niestety tylko w tej wersji, gdzie trzeba trochę dołożyć za takie dodatki jak radio, jak klimatyzacja, jak chociażby elektrycznie otwierane szyby. No tutaj właśnie te wszystkie przyciski, te wszystkie manetki, które decydują o tym, że auto jest no, proste, ale bardzo przejrzyste w swoim charakterze. Co istotne, co szczególnie rzuca się w oczy, no to, że rzeczywiście te materiały użyte do wykończenia są troszeczkę niższej jakości niż w tych charakterystycznych autach wyższej klasy, tak? Czyli chociażby premium. Co o tym sądzisz? No tak, rzeczywiście widać tutaj te rzeczy, za które nie dopłacamy. Nie dopłacamy za to, co wydawałoby się być normą, że przyciski do otwierania szyby są na boczkach. Nie dopłacamy za to, że ponad szybą mamy taką rączkę, za którą możemy się złapać. Nie dopłacimy w końcu do regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś będzie w stanie przeboleć te drobne mankamenty, to auto wydaje się całkiem rozsądne. Auto wydaje się rozsądne, tym bardziej, że to jest nowy produkt Peugeot, to jest auto, które ma trafić do wielu odbiorców, samochód, który ma konkurować ze Skodą Rapid, ewentualnie z Fiatem Linea. Jeśli chodzi o bagażnik, podkreślmy, że to jest sedan, bagażnik w wielkości ponad 500 litrów, bardzo przyzwoita wielkość, całkiem pojemny. No i dużo miejsca z tyłu, chociaż ty jako osoba wysoka możesz mieć trochę problemów z takim wygodnym ulokowaniem się. Wydaje mi się, że nie będzie najgorzej. Ta przestrzeń z tyłu jest typowa dla charakterystycznego kompaktu. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.